Siemaneczko, z tej strony Heza, to już kolejny odcinek serii Kariera Menadżera. Mangale chcą nam kupić. Według nas może skorzystać. No tutaj chyba każdy potrzebuje z obrony przede wszystkim skupienia. To naprawdę porządnego skupienia. Bo jak na to się patrzy, to to skupienie jest nijakie w stosunku do tego, że przez możliwe, że przez tą obronę po prostu przegrywamy ważne mecze. Przejdźmy do zawodników. Wiem, że jesteś, ty fajnie, że jesteś, dobrze, że jesteś. Idziemy dalej, no gramy z Brentford. Gramy z Brentford i... I od nas odchodzi? Kto od nas odchodzi? Ja nie wiem, kto od nas odszedł. Nie kumam czaczy w ogóle. Gramy z Brentford i mam nadzieję, że Paul... Aha, no to tu jeszcze tam... Każdy zaakceptował i jeszcze się nie wybrałeś w ogóle nigdzie? 2 lata. No tu nam chcą Mangale, ale no nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Idziemy dalej do meczu. Patrzymy na to, jak tutaj to wygląda z drużyną. Wygląda to całkiem nieźle, więc mam nadzieję, że dzień meczowy przyniesie nam to, że po prostu wygramy ten mecz. A przecież, no tak naprawdę, no mamy Wernera, więc... No chociaż mam nadzieję, że Werner nam tutaj coś tam osiągnie, pomoże osiągnąć. 2-2. Elanga strzela i Gibbs White strzela. Niby remisujemy, ale cały czas walczymy, żeby wejść na odpowiedni poziom, taki jaki mieliśmy na początku sezonu. Będziemy grać z Arsenalem. Arsenal już ma 57 punktów. No ten sezon nie będzie. Ja bym wam to powiedzieć. Ten sezon nie będzie dobrym w naszym wykonaniu, ale się wzmocniliśmy chociaż. Czy znajdziemy pieniądze na to, by po prostu wykupić naszych zawodników, których chcieliśmy mieć w naszym zespole, jak Colwill z Chelsea, bo nie oszukujmy się, my ich potrzebujemy. My ich po prostu potrzebujemy. Elanga nam się rozwija, więc to jest świetne rozwiązanie. Tutaj przejdźmy sobie do czatu. No zagrasz w następnym meczu, musisz zagrać, bo gramy z przeciwnikiem, gdzie chyba doświadczenie jest jak najbardziej potrzebne. Idziemy do zespołu. Zarządzanie drużyną? Nie, nie chodzi mi kompletnie nawet o to. Chodzi mi między innymi o zespół. Musimy dać trening, żeby nam się rozwijał Timo Werner. I ty będziesz... Przy czym możesz nam się rozwijać? Chyba to było najmniejsze. No, no Werner sam musi zrozumieć, że... Werner sam musi zrozumieć, że po prostu my go potrzebujemy. Potrzebujemy jego talentu. Potrzebujemy jego talentu. Także Timo Werner, no... No nie obrażaj się na nas. Ale to ty... Musisz nam przynieść skutki wygranych meczy, bo inaczej to tego nie pociągniemy. Hudu Zodoi, no ty chłopie ostatnio w ogóle zawodzisz i nie masz formy. Nie masz formy. I dla mnie na razie chyba nie będziesz miał w ogóle tej formy. Dlatego też zejdziesz sobie na ławkę i Garnacho, który naprawdę może nam pomóc, wyjdzie w następnym meczu. My nie możemy już sobie pozwalać na to, że będziemy spadać cały czas w dół, bo po prostu nie wygrywamy meczy. Jest Timo Werner i na Wernerze gra musi się upierać. Bez żadnych innych ceregierii i ryzykowania wszystkiego. Po prostu Timo Werner musi wejść w buty jakieś, żeby tutaj coś osiągnąć. Oferta transferowa. Na razie nikogo nie sprzedaję, bo mamy małą rezerwę. Jesteśmy na 14 miejscu. Jeśli byśmy wygrali, to, a mamy 21 punktów, to wchodzimy na 12 miejsce. To wchodzimy wtedy na 12 miejsce. Wybraliśmy sobie ciężki zespół, bo chcieliśmy mieć ciężko ogólnie. Awar przyjmuje inną ofertę klubu Osasuna. Ja się nie zgadzam z tym. Bo my ciebie, chłopie, potrzebujemy. I to bez dwóch zdań. Więc Awar,
Ty tutaj mi nie odpierdzielaj. Gdziekolwiek teraz jesteś. Tutaj. Zleć przedłużenie. On chce po prostu odejść. Awar chce po prostu odejść. No nie możemy go trzymać w takim razie. No nie możemy go trzymać. Musimy mieć zawodnika, co będzie grał od dechy do dechy. Już bym wolał iść do pogoni Szczecin. Ale pole, idź sobie gdzie chcesz. Idź sobie gdzie chcesz pole. Tracimy? Prognozy nie są obiecujące. Ściągnij jednego kluczowego zawodnika do zespołu. Ale pomocnika. Tego kompletnie nie przewidziałem. Tego niestety nawet nie brałem pod uwagę. Więc trochę nie doczytałem. Nie doczytałem. Moja wina. Mój błąd. Nie doczytałem tego, co było. No, Owar od nas odchodzi. Tutaj nie ma dwóch zdań. No, popełniliśmy błąd. Ale to nie jest jeszcze takie złe, że nie możemy tego odcofać. Zrobiliśmy błędy, ale mam nadzieję, że tutaj jest nowy początek grany, że będzie nowy początek grany. Gramy sobie. Plan rozwoju, czy to ten. Gramy sobie z Arsenalem. Przede wszystkim. Gramy z Arsenalem. No i mimo wszystko musimy wejść w ten mecz i pooglądać, jak sobie nasi będą radzić, bo to jest ciężki zespół. Przejść do meczu i mam nadzieję, że chociaż zremisujemy. Jednak ja idę do tego widoku taktycznego, bo tutaj jeszcze mogę coś tam pomagać, ale... Można by coś tu wymyślić. Czy wyjdą na prowadzenie? Podejdźcie, no... Odegra tam... O, cholera. Świetna interwencja. I piłka dociera do Kokera. Popressingować, jeszcze, jedziemy. Teraz Martinelli może im dać prowadzenie. Dobrze tutaj broni. Broni, ale piłka wciąż w grze. Zastaw się, dobrze, dobra. Chociaż jeden punkcik, więc to też nie jest najgorsze, tak? To też nie jest najgorsze, jeden punkcik się przyda. Ja bym zrobił wywiad pomeczowy, by jakoś tutaj naszą drużynę powspierać, że jest dobrze. Że mimo wszystko jest dobrze, że prawie z liderem nie przegrywamy, tylko remisujemy. Okej, tutaj mamy końcówkę sezonu. Kogoś nam chcą tutaj... Elanga może według nas skorzystać, dobra. Tutaj kondycha, nie? Szwankuje. Skupienie jednocześnie. Tak sobie pogramy. Tutaj tak zrobimy. Tutaj kondycję podropimy i tutaj. Dobra. I tak wychodzimy na to wszystko. Przyspieszmy godzinę. I następny mecz, jaki zagramy, to ja nie wiem, jaki będzie.
Mam nadzieję, że chociaż wygramy. Tutaj nikogo nie będę sprzedawał. No nie ma takiej opcji. Tutaj widzę, że Davis przychodzi do... O, to nawet całkiem dobre transfery. Zostało ostatnie 4 minuty. Tutaj chcą... Oj, chyba będę musiał podłączyć, żeby nam padzik się nie rozłączył. Tutaj chyba musimy naszemu obrońcy dawać też grać, temu młodszemu. Bo widać, że nawet Juventus by chciał. Przerzuciłem, aby sobie tutaj zawodników z szkółki juniorów do zespołu i my od razu ich damy na wypożyczenie. Dzikowego one będą. Tutaj do listy wypożyczeń. Tak samo tutaj musimy poszukać sobie. Ten już jest Hong. Też na wypożyczenie, jeżeli byś mógł. Brown na wypożyczenie. Czy ktoś jeszcze tutaj będzie z tych takich naszych garcia na wypożyczenie? Czy ktoś tutaj jeszcze? Nie. Dobra. Następny mecz jaki gramy? Następny mecz gramy z Bournemouth. Czy my się wykurowaliśmy? Niby tak, a niby nie. No mam nadzieję, że tutaj... No mam nadzieję, że tutaj naprawdę uda nam się wygrać. Bo jeżeli nam się nie uda wygrać, no to... No to będzie ciężko. Symuluj mecz i błagajmy, żeby wygrać. 2-1 wygrywamy. Garnacho strzela, ale nadal Werner mi nie strzela. I to jest jedyny taki minus z tego wszystkiego. I to mnie właśnie zastanawia. Gramy z Newcastle United u siebie. Hong. Dobra. Tak, od razu akceptujemy i idziesz na 2 lata wypożyczenia. Bez dwóch zdań. Ryan Yates. Gdziekolwiek tutaj będziesz. Czekajcie. Bo ja go nie widzę. I Ryan jakiś. O, ten pan. Dobra, i tak sobie zagramy. Garnacho, ty byś musiał kondycyjnie podejść do tego. Tak samo Sagary. Konaty. Dobra. Elanga, ciebie już zrobiliśmy. I w taki sposób będziemy wychodzić. Potrzebujemy naprawdę takiego jakby... Potrzebujemy tak naprawdę takiego dobrego, przede wszystkim obrońcy. Czy znajdziemy Brown? Chcą go na wypożyczenie? Spoko. Znajdź. 2 lata. Możesz iść śmiało. Przełożone spotkanie. Dzień meczowy, mam wszystko dobre. Spoko. Jesteśmy na 13 miejscu. Mieliśmy zakończyć w środku tabeli, chyba raczej definitywnie i ostatecznie tak się to odbędzie. Chudy Zodoi, no ty mi ostatnio jakoś zawodzisz mnie. Po prostu mnie zawodzisz. Danilo sobie wejdzie od pierwszej minuty. I w taki sposób sobie zagramy, chyba że Rodriguez, ale on ma... Chyba gorsze staty przede wszystkim. Nie. Rodriguez, ty możesz grać na SP. SP. A może w ten sposób? Ale Sagare typ SP. Coś w tym stylu. Tak sobie zagra. No gramy z Newcastle. I to jest dzień meczowy.
Gramy East. To oni mają. No oni mają skład. Oni mają bardzo dobry skład. Zwycięstwo przegrana, to tak u nich wygląda i tak to będzie wyglądało. Symuluj mecz, po prostu symuluj mecz, zobaczymy jak tutaj wystąpi to wszystko, zobaczymy jak inni będą grali. Jeżeli widzę, że macie fajnie się odzywacie pod moimi filmikami, więc mam naprawdę sporo wyświetleń, masz 14, więc jeżeli ktoś by mógł sobie naprawdę zostawić łapkę w górę, to mi to bardzo się przyda. Pamiętajcie, że będę się rozrastał, bo zmieniamy sprzęt, na którym będę nagrywał, więc wszystko pójdzie do przodu. A my zaczynamy w sumie meczyk. Piłka przed bramą. Aj, wziął tam Zaczynają kilka, piłeczkę. zresztą Szkoda. popatrzmy. Barnes z piłką. Świetne, prostopadłe No zagranie. nie wie, I tam! a to jest pierwsza ich Piłka w akcja, no. siatce! Werner, dobre, po wypuść go, wypuść go. Czemu? Czemu? Czemu w taki sposób? Wezmą ci jeszcze piłkę. Suma summarum. Kompletnie, Werner, to było niepotrzebne, co zrobiłeś. Podejdź, podejdź, Garnaczo. Kurde, Garnaczo by mógł tak. Okej, spoko. Przejmuje piłkę przeciwna ekipa. Tutaj Elanga wychodzi. Werner, Werner, Werner. Bez problemu zgarnia piłkę. Padł gol na Etihad Stadium. To kolejne trafienie Poradzisz dla sobie. Manchesteru City. To bramka Erlinga Haalanda. Piłka wpadła do bramki po odbiciu od jednego z piłkarzy. Werner, no masz dużo sił. Werner. Okazja może być groźnie. Werner, Timo Werner. Timo Werner. Jedziemy, 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 jedziemy. Mamy wynik remisowy. 1-1. Przepraszam, że przerwałem. Gola zdobyli piłkarze Manchesteru City. Aj, Obecnie tutaj mi wynik to martwa 2-1. strefa nie działa tak jak powinna. Powoli kończy się czas na strzelenie zwycięskiej bramki. Aj, to było dobre. Podanie otrzymuje teraz Werner. Szansa Nie! i przełamuje Nie! pas. Ale to teraz zepsuł. Wymarzona okazja, krótki dystans. Robimy Żeby pressing. tak przestrzelić. Zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Jeszcze musimy podejść. Niecelne zagranie. Pozostało już tylko 120 sekund. Ma teraz przestrzeń na 120 skrzydle, sekund może na to, by coś wyciągnąć. tutaj osiągnąć. Rzuca teraz w szesnastkę. Dobre teraz zachowanie w obronie. Aj. Wybijają to środkowanie. Ale okej, No i 1-1, koniec Werner strzela, meczu. to jest ważne. Mogliśmy tu ugrać więcej, ale i tak byśmy przegrali. Więc dla mnie to jest optymalny wynik, bo idziemy w górę. Ten sezon nie będzie jakoś najlepszy. I to może musimy przyznać szczerze. Ale po prostu no walczymy do ostatniego tchu, żeby coś tutaj poosiągać. I jak na razie, jeżeli to wygramy z West Hamem, a West Ham też nie jest jakąś Bóg wie jaką mocną drużyną i zagramy sobie od pierwszej minuty, to jesteśmy w stanie coś tutaj ugrać. Ale z West Hamem sobie na spokojnie zagramy w następnym odcinku. Więc dzięki, że byliście. Do następnego razu i widzimy się, jak będziemy grać meczyk z West Hamem. Nie jak to może, nie zostawcie subika i komentarz, bo to jest reaktywacja kanału i zrobimy tutaj wszystko, by osiągnąć to, co chciałem od dawien dawna, a na YouTubie już jestem z co najmniej 5 lat. Więc lecimy dalej, panowie i panie. Do zobaczenia do następnego razu i siemka.